Witajcie. Wybaczcie mój wygląd, ale właśnie wróciliśmy z całodniowej wyprawy. Byliśmy nad jeziorem, piękna, cudowna pogoda, prześwietna, prześliczna woda, cieplutka, no po prostu było idealnie. I kiedy wracaliśmy, zobaczyłam piękną, starą lipę. Pomyślałam sobie, trzeba przecież nakręcić filmik ziołowy. I tą lipę mam tutaj, kilka kwiatków sobie zerwałam, żeby Wam pokazać, jak to drzewo wygląda i o co tyle szumu. Ponieważ jest to jedno z najbardziej wartościowych, najpiękniejszych drzew, jakie mamy w Polsce. Każdy lipę zna, każdy z Was chodził do szkoły, o Czarnolesie słyszeli, o lipie również. Od Kochanowskiego nie będę tutaj nic w te tematy klimaty wchodziła. W każdym razie już od dawna wiadomo, że lipa ma bardzo dobre właściwości zdrowotne, które chciałabym Wam odrobinkę przybliżyć. Oprócz tego opowiem Wam jeszcze kilka słów na temat dziurawca. Nie mam niestety ziela, nie mam kwiatków, ale z pewnością wrzucę Wam gdzieś tutaj kilka zdjęć, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda. No niestety, tam gdzie byłam akurat dziurawca nie było na polu, a jest już niestety zbyt późno, żeby gdzieś tam biegać i dla Was zbierać. Zrobię to prawdopodobnie gdzieś tam kiedyś w najbliższym czasie oczywiście przy okazji, kiedy będę zbierała zioła na tegoroczne zbiory. Dzisiaj niestety nie udało się to zrobić, więc o dziurawcu gdzieś tam w najbliższej przyszłości będzie znowu prawdopodobnie za tydzień się uda to zrobić. No dobrze, skupmy się wobec tego na pięknej lipie. Jak widzicie, mam tutaj kwiaty, właściwie kawałeczek gałązki, pączki i kwiaty rozwinięte. I właśnie takie kwiatki, gdzie ja mam tutaj tą kamerkę, będą Was interesować. Takie delikatnie biało-żółte, one nie są przekwitnięte. Tutaj widzicie pączki, mogłaby jeszcze troszeczkę na tej gałązce powisieć. Zbieracie kwiaty pięknie rozkwitnięte, ale nie przekwitnięte. Kiedy one się robią żółte lub takie delikatnie zwiędnięte, wtedy one już się niespecjalnie nadają, więc zbieracie takie. Tutaj z kolei macie pączki. Pączki, czyli też nie za bardzo. Tutaj widzicie, że się zaczynają powoli otwierać, więc w zależności od tego, w jakim regionie Polski mieszkacie, albo jest czas na lipy, albo dopiero na nią będzie. Ja cały czas czekam. Choć jest taka alejka, tutaj gdzie mieszkam, gdzie lipy pięknie rozkwitły, ale one zawsze wcześniej się pojawiają. Natomiast te, które ja zbieram, no, jeszcze muszą, że tak powiem, kilka dni nasycić się promieniami słonecznymi, albo aby właśnie te kwiatki pokazać. Zaraz wpadnie. Nie, nie wpadła. Boże, jak ja wyglądam. Dobra, dobra, nie skupiajcie się na mnie, tylko na tym, co chcę Wam powiedzieć. Dobrze. Słuchajcie, jest lipa szerokolistna i wąskolistna. Wszystko oczywiście zależy od tego. Używacie zarówno kwiatków, jak i liści. Wiem, że można z młodych liści lipy robić różnego rodzaju sałatki. I one są bardzo, bardzo dobre. Mi się nigdy nie udało tego osiągnąć, bo jakoś zawsze zapominam pojechać w te moje dobre miejsce, żeby sobie nazbierać świeżych liści. Ja wtedy zawsze się skupiam na brzozie i lipy traktuję tak troszeczkę, wiecie, potem sobie przypominam. A szkoda, bo jestem bardzo ciekawa, jak takie świeże listki smakują w sałatce. Liście można również używać do naparów, do odwarów. One mają swoje właściwości antyoksydacyjne, dobrze powiedziałam. Czyli walczą tutaj, zwalczają nam wolne rodniki, których my w naszych organizmach nie chcemy. Wszyscy, właściwie większość wie, że to głównie bój się toczy o kwiatki. O te piękne kwiatki, które suszymy w przewiewnym miejscu, nigdy nie na słońcu, w temperaturze maksymalnej do 35 stopni. Ja to robię zawsze u moich rodziców, bo tam mam właśnie te swoje ulubione drzewa. I wtedy w takim specjalnym pomieszczeniu na sitach rozkładam zerwane kwiaty. Są tam również liście, zaraz Wam pokażę, jak ten surowiec wygląda, bo mam go z zeszłego roku. I kiedy one przeschną, wyschną, wtedy je pakuję do słoika, takiego oto słoika, bo
Kwiatki przechowywać najlepiej można albo właśnie w dużym słoju, albo na przykład w workach papierowych. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jak pięknie pachnie. Tak to mniej więcej wygląda. To są i kwiatki, i te listki, i te noski. I ja mniej więcej, kiedy robię sobie herbatkę, bo przeważnie herbaty robię, mówią o łyżeczce. Ja biorę właśnie taką garstkę, wrzucam do kubka, zalewam gorącą wodą, odstawiam na 20 minut. Zresztą te wszystkie, tak jak zawsze, te wszystkie moje przepisy na pewno Wam umieszczę gdzieś w opisie, albo na filmie, albo pod filmem. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie zbieracie liście, suszycie i wtedy je przekładacie właśnie najlepiej do szklanych słoików, zakręcacie. I takie listki spokojnie Wam wytrzymają rok. Ja myślę, że i nawet i 2 lata. Ja zużyłam jeden już taki duży słoik. To jest kolejny, więc bardzo, bardzo je lubię pić. A dlaczego je lubię pić? Oprócz tego, że mają fenomenalny smak, naprawdę są pyszne, mają dużo właściwości, które mi osobiście są bardzo pomocne, ponieważ pomagają przy grypach, przy przeziębieniach, przy anginach, przy problemach z gardłem, ponieważ mają w sobie substancje śluzowate, które nawilżają Wam właśnie śluzówkę, gardło. Wiecie, że ja mam problemy z tymi rzeczami, więc lipa plus mak to jest najlepsza herbatka, jaką mogę sobie zrobić. Tak, bardzo je lubię. Mają właściwości bakteriobójcze, także naprawdę. I tutaj zresztą też Wam gdzieś tam wypiszę po kolei, co takiego ma w sobie, o czym mogłabym zapomnieć. Ale to są te najważniejsze, przy których się skupiam. Mają kwiaty lipy również bardzo dobre właściwości napotne, więc jeżeli chcecie, macie gorączkę, tak? Jeżeli chcecie coś z tym zrobić, wówczas taka herbatka z lipy jest jak najbardziej wskazana. Ja tutaj jeszcze zerknę do tych moich notatek, bo tak jak Wam powiedziałam, totalny spontan. Jechaliśmy, wyskoczyłam, zerwałam i można powiedzieć, że tak zbiegu, no widzicie, że zbiegu, bo to inaczej nie można nazwać. Usiadłam i zaczęłam dla Was nakręcać ten materiał i przy okazji zajrzałam sobie do tych moich starych notatek. Podnosi odporność, działa bardzo dobrze uspokajająco i wierzcie mi, że ja na swojej skórze te właściwości uspokajające bardzo dobrze. No, bardzo dobrze się sprawdziło, tak? Nie ukrywajmy, że bardzo dobrze na mnie to zadziałało. Liście mają działanie wykrztuśne, przeciwzapalne. Również, słuchajcie, można używać kwiatów i liści na jakieś zmiany skórne, na zmiany trądzikowe. Można z tego robić jakieś okłady, można sobie przymywać twarz, to działa ściągająco. Skóra się robi bardziej napięta. I co jest ciekawe, ja tym na przykład nie wiedziałam, usuwa piegi. Ja moje piegi, jak widzicie, mam ich mnóstwo, a teraz po dzisiejszym dniu to już w ogóle wyglądam interesująco. Ja się ich nie pozbywam, bo ich po prostu lubię, ale gdyby ktoś chciał pokombinować, podobno pomaga w usuwaniu piegów. Powinny na nie uważać, uwaga, osoby ze skłonnościami alergicznymi, kobiety w ciąży i te, które mają problemy z sercem. Ja należę do, oprócz tego, że w ciąży, bo nie jestem w ciąży, mam wszystkie te rzeczy, wszystkie te przeciwwskazania, dlatego sobie przetestowałam i na mnie lipa działa bardzo dobrze, więc tutaj nic takiego nie ma. Więc jeżeli ktoś z Was ma jakiś problem w związku z tym, niech sobie też najpierw wypróbuje, zanim nasuszy cały wielki słój, żeby sprawdzić, czy może wykorzystać je. Co tutaj jeszcze mogłabym Wam ciekawego powiedzieć? Coś zapomniałam? Kaszel, chrypka, to już wiecie. A, wspomaga trawienie. Wspomaga trawienie, ma właściwości takie bardzo
łagodne, rozkurczające i przeciwbólowe. Czyli jeżeli boli Was brzuch, to możecie sobie wypić taką herbatkę z kwiatów lipy i Wam pomoże. O tym bólu brzucha będzie dzisiaj jeszcze raz, ponieważ jedno i drugie zioło dosyć dobrze się spisuje, jeżeli chodzi o tą dolegliwość. I teraz może już przejdę do omówienia króciuteńko ziela dziurawca. Jest to ziele świętojańskie, zbiera się ją po nocy świętego Jana. Jesteśmy już po, jak się domyślacie, ale naprawdę nie miałam czasu iść i go zebrać. W zeszłym roku mi się udało wbić się w termin, ale teraz nie, bo akurat wiecie, co robię, wiecie, gdzie pracuję i no dopiero od wczoraj powiedzmy, że mam większą swobodę i mogę bardziej planować swój czas, bo czerwiec był dosyć taki intensywny. No dobrze. Ale przechodźmy do tego ziółka. Tutaj Wam pokażę, jak wyglądają, jak ono wygląda. Wrzucę Wam kilka zdjęć. Nie jest absolutnie trudno je znaleźć, ponieważ są to rośliny dosyć wysokie, dorastające do 70 cm. One rosną w takich, ja zawsze na to mówię, miotły, w takich wiązkach. Zresztą mówię, zobaczycie, pokażę Wam naprawdę, jak one wyglądają, kiedy już je zdobędę. Są bardzo charakterystyczne, ponieważ kiedy zgnieciecie kwiaty, palce robią się czerwone. Za sprawą tych substancji, które znajdują się w środku. Dlaczego to ziółko, dlaczego ten kwiatek jest tak cenny? Ponieważ ma naprawdę wszechstronne zastosowanie. Ja powiem Wam tylko o niektórych rzeczach, o te, które tak jak zawsze stosuję na sobie, które mi pomagają, które no po prostu są sprawdzone, żebyście wiedzieli, czy to faktycznie działa, czy nie. No, bo różnie bywa, prawda? Ktoś mówi o czymś, a potem się okazuje, że jednak może nie do końca jest tak, jak usłyszał. Dziurawiec jest to idealne ziółko i u mnie ono się sprawdziło. Na wszelkiego rodzaju zapalenia dróg, jak ja tu sobie napisałam, żółciowych, w kamienicy żółciowej, jak macie, jeżeli macie osłabione czynności wątroby, albo macie zapalenie jelit, albo żołądka, dziurawiec naprawdę Wam pomoże. I można suszyć kwiaty i można robić na przykład olej z dziurawca. Ja olej z dziurawca mam, za chwileczkę Wam pokażę, jak to wygląda, bo wygląda niesamowicie. Olej robiłam pierwszy raz w zeszłym roku i miałam z tego niesamowitą frajdę. A to dlatego, że sposób jego produkcji jest dosyć ciekawy. O tym Wam też opowiem. Czyli tak, jeżeli mamy problemy z drogami żółciowymi, z wątrobą, z żołądkiem, z jelitami, z trawieniem, na tę sprawę naprawdę Wam pomoże. Działa świetnie rozkurczowo na mięśnie gładkie, czyli jeżeli macie jakiś skurcz, przykurcz, coś Was boli, ziółko Wam pomoże, mi pomogło. Działa również moczopędnie i to nawet bym powiedziała tak dosyć silnie moczopędnie, bo aż do 30% może Wam się zwiększyć produkcja moczu, więc jak najbardziej polecam. Jeżeli macie jakieś, czujecie jakiś niepokój, jesteście w złym nastroju, w smutnym, macie depresję, również to zioło pomaga. Jest bardzo cenione przez psychiatrów i wykorzystywane w lekach, które właśnie pomagają w zwalczaniu depresji. Poza tym pomaga na wszelkiego rodzaju problemy skórne, na żylaki, na siniaki, na odmrożenia, na oparzenia. Działa antyseptycznie. Także słuchajcie, tylko używać. Ja również używałam go, gdy miałam problemy z bólami stawów, z bólem kręgosłupa lędźwiowego. Od tego przesiadywania w ostatnim czasie dosyć, bym powiedziała, intensywnego, wiecie, o co chodzi. Miałam problemy właśnie ze stawami, miałam problemy z kręgosłupem, więc podgrzany olej z dziurawca, masowany
plecy masowane, kręgosłup, przynosiło mi to naprawdę ulgę. Także stawy również, jak macie bóle mięśni również. Musicie pamiętać jednak o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, jeżeli chodzi o dziurawiec. Nie możecie tego zioła używać, gdy jest bardzo słonecznie na dworze, ponieważ możecie dostać uczulenia. Dlatego zaleca się stosowanie dziurawca jesienią i zimą, wtedy kiedy tego słońca mamy najmniej, wtedy jest najbezpieczniej. Tak? Także pamiętajcie o tym, jesień, zima. Zresztą, jeżeli robimy olej z dziurawca, zobaczycie, że jeżeli zrobicie go teraz, będziecie mogli go przecedzić, odcisnąć za 3 miesiące. Dlatego, że właśnie tak fantastycznie się go produkuje. Ale jeszcze poczekajcie chwileczkę, zaraz do tego dojdziemy. Powiedziałam o kwiatkach. Możecie robić na parę, możecie odwary robić. Tutaj również Wam zapiszę mniej więcej proporcje, jakie ja stosowałam, które się u mnie sprawdziły. Znajdziecie mnóstwo filmów na temat i lipy, i dziurawca, więc ja tylko zaznaczam, żebyście zwrócili uwagę na jedno i na drugie ziółko. Możecie, oczywiście zachęcam Was do tego, zgłębić tą wiedzę, możecie sobie poczytać o tych składnikach, które są tak cenne w jednym i w drugim. Prawdopodobnie znajdziecie jakieś właściwości, o których nie wspomniałam, które akurat Wam pomogą, dlatego naprawdę zachęcam, poczytajcie, poglądajcie i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. To są tak uniwersalne zioła. No dobrze, no to teraz przejdźmy do tego mojego oleju. Pokażę Wam, jak to wygląda. Wygląda bardzo specyficznie. Mówią na to również... poczekajcie, jak oni na to mówią? No i wyleciało mi z głowy. Ja wiedziałam, że to mi wyleci z głowy. Co jest związane z krwią? Krew Najświętszej Panienki? Spróbuję znaleźć i tutaj gdzieś Wam zapisać, ponieważ on ma taki kolor. Oj, nie będzie widać, nie będzie widać, nie będzie widać, szkoda, nie będzie widać. O, 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 poczekajcie. To jest przepiękny, czerwony, intensywny kolor. No i jak na złość akurat... No, a dlatego, że mówię, że pogoda, godzina nie jest zbyt odpowiednia do pokazywania Wam no tego, o co mi chodzi, no. Jest po prostu już zbyt późno. Piękny, czerwony kolor. Jak uzyskać coś takiego? Takie cudo. Idziecie na łąkę, zbieracie kwiatostany, macie te miotły, to je obcinacie. Oczywiście te substancje znajdują się również w liściach, ale najwięcej jest ich w kwiatkach. Później przychodzicie do domu, kroicie to na drobne części, rozdrabniacie, wrzucacie do jakiegoś słoika, na przykład litrowego, półlitrowego, jakiego chcecie, skrapiacie to odrobiną spirytusu, spirytusem, możecie zamknąć, zakręcić słoik, wstrząsnąć i odstawić na jakieś 30 minut. Wiecie, alkohol pomaga wydobywać te substancje, które nas bardzo interesują. Po tym czasie zalewacie ten Wasz kwiatek, te Wasze rozdrobnione kwiaty, jakimś olejem. Może to być olej winogronowy, z pestek winogron, olej słonecznikowy, oliwa z oliwek, cokolwiek, cokolwiek. Uwaga, nie musi to być taki super extra virgin, wiecie, z pierwszego tłoczenia super idealny, dlatego, ponieważ, tak jak ja robię, choć też poznałam przepisy, które mówią o tym, żeby robić wręcz przeciwnie. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedy już zalejecie te kwiatki, tak, przykryjecie po prostu, zakręcacie. Ja to odstawiam na parapet, na taki bardzo nasłoneczniony parapet i to wstrząsam codziennie, odstawiam z powrotem. Jest też przepis, który mówi o tym, żeby schować to w ciemne i chłodne miejsce, więc no.
Przypuszczam, że mogą być tutaj jakieś sugestie w komentarzach pod tym filmem. Ja w każdym razie tak robię, tak słyszałam i możecie skorzystać lub nie, no jak chcecie. W każdym razie to zostaje na tym parapecie do 3 miesięcy i w międzyczasie możecie obserwować, jak zmienia się kolor płynu, kolor tego oleju. On na początku będzie taki, od kwiatków będą odchodziły te barwniki. I będzie się zmieniał na taki pomarańczowy, potem taki delikatnie czerwonawy, a później uzyskacie właśnie taki efekt. No jak ja bardzo żałuję, że nie widać tego pięknego koloru. No nie, no nie widać, nie widać. Ale możecie sobie wyobrazić, prawda? Piękny taki rubinowy kolor, no świetne, świetne to jest. I kiedy właśnie robię sobie te masaże, ja podgrzewam zawsze ten olej. Tak pięknie pachnie i pięknie wygląda, że się chce masować. I mało tego, słuchajcie, ja również tego oleju używam do sałatek, bo można go używać zewnętrznie i wewnętrznie. Zewnętrznie na właśnie problemy związane z woreczkiem żółciowym, z trawieniem, na przykład z brakiem apetytu również. Rewelacyjnie działa i ma bardzo ciekawy, specyficzny smak. Można również go używać, tak jak Wam powiedziałam, zewnętrznie do masowania, smarowania, jeżeli właśnie mamy jakieś problemy skórne, chcemy sobie z tym poradzić. No dobrze, bo zaczynam się powtarzać, ale to słuchajcie z tej ekscytacji, ponieważ ja naprawdę już się nie mogę doczekać, kiedy zacznę zbierać lipę, kiedy zacznę robić olej zdzierawca. Jeżeli Wam się spodobało, kciuk w górę. Bardzo liczę na Wasze komentarze. Napiszcie mi, czy wiedzieliście o tych właściwościach, czy ktoś z Was robi podobnie, czy może jest coś, na co chcielibyście mnie namówić. Nie wiem, może się robi też nalewkę z dziurawca. No teraz żartuję, ale może, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeżeli macie jakieś inne informacje na temat jednego i drugiego ziółka, proszę, napiszcie mi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz przepraszam za ten mało wyjściowy wygląd, ale mówię, było fantastycznie. Piękna pogoda, cieplutka woda. Wybawiłyśmy się idealnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Buziaki. Pa!